Palił pan trawę? Bardzo, bardzo dawno. Dobre było? Nie. To po co pan palił, jak było niedobre? No bo każdy... Mieszkałem w Anglii, chcę zaznaczyć. To było chyba 45 lat temu i no wtedy to był ten okres. Taki był duch czasów i każdy spróbował. Ja spróbowałem, bardzo mi się nie podobało. Mhm. Ale na mózg nie zaszkodziło. Nie czuje pan jakichś takich obciążeń poważnych? No wie pan, ale to było... Czy raz, dwa, trzy razy i więc wątpię, czy to by mogło wpłynąć na mózg. Rozumiem. To zamkniemy ten temat z oświadczenia osobistego, ale zaciągał się pan. Wie pan, to było 40 parę lat temu, ale wyobrażam, a więc nie pamiętam, ale wyobrażam sobie, że tak. To lepiej niż Clinton w każdym razie. I z tego no nie, jestem, no 45 lat, jestem. To nie było takie przeżycie, żebym z tym żył, ale to ale dla pana. Ale on pamiętał, dla pana. Że się nie zaciągał. On pamiętał, że się nie zaciągał i to był mniej więcej taki sam długi okres, taki sam długi czas, ale pana ta sprawa bardzo... Mi się wydaje, że to jest ważny taki społeczny problem, znaczy nie to, żeby ludzie palili marihuanę, tylko żeby nie brali świństwa.